Więc chodziło o to, że każdy z nas mimo, że się przyjaźnimy i znamy, mamy zupełnie różne zainteresowania i każdy z nas pewnie ma też coś takiego, czego chciałby się nauczyć, albo co już troszeczkę potrafi, ale właśnie znajomi nie do końca przejawiają tą samą pasję i nie do końca ich to w ogóle interesuje. Więc fajnie jest znaleźć ludzi o podobnych zainteresowaniach lub kogoś do swoich zainteresowań przekonać. I tak tu właśnie chcieliśmy pokazać nasze zainteresowania. Ania interesuje się filmami, Łukasz uwielbia wszystko z Supermanem, Ania robi na debutach, nie tylko, no ja bardzo lubię wyjeżdżać w góry. I to też jest jakiś tam mój dzik. I tak, chodzi generalnie o to, żebyśmy mogli poznać jak najwięcej rzeczy, poznać przy tym jak najwięcej ludzi, nauczyć się jakichś małych rzeczy, bo też nie chodzi o to, żebyśmy byli w czymś profesjonalistami. To może wam się wydawać, że nie macie żadnego bzika, bo nie robicie nic na wystarczająco wysokim poziomie. A to nieprawda, bo nawet jeżeli pieczecie chleb, albo robicie jakieś przetwory z mamą czy z babcią, to może być bzik i to jest coś, czego inni ludzie na pewno będą chcieli się nauczyć. Więc warto o tym po prostu powiedzieć, warto wyjść do ludzi i pokazać im to, co potraficie. Nasz pierwszy warsztat to były druty nad Wisłą. Zdecydowaliśmy się tam mniej więcej 30 osób. Przewaga były panie, ale nie tylko mężczyźni też przyszli. Fajne było to, że przyszły też osoby nieco starsze, które właśnie mogły nam pokazać coś fajnego, mogły nam pokazać, jak robicie różne ciekawe rzeczy. Wszyscy się uczyliśmy, przywołem były swetelki i śpiwaki dla komików. Bo nie wychodziło nam to tak, jak chcieliśmy. Znaczy myśleliśmy, że zrobimy od razu wielkie szaliki, wyszły nam z tego malutkie rzeczy, ale radość była przeogromna. Tak, następnym warsztatem było polowanie na truskawki. To są właśnie wspomniane konfitury, o których mówiłam. Staramy się też przygotowywać jakieś ciekawe lokalizacje w Warszawie. I tak to było. Te warsztaty prowadziliśmy na podwórku przed kamienicą na Mokotowskiej. Wyszło super, przyszła masa ludzi, wszyscy poprzynosili truskawki i chcieli się czegoś nauczyć. Później robiliśmy, nie chodzi też tylko o to, chodzi o takie rzeczy, które mogą wam się wydawać troszeczkę jakby staromodne, czy właśnie takie bardziej oldschoolowe. Tutaj uczyliśmy się, jak stworzyć swojego superbohatera z antropologicznego punktu widzenia i właśnie tutaj pomagali nam koledzy graficy. Szydełkowaliśmy, to z kolei robiliśmy w pracowni Duży Pokój na Koszykowej, też w bardzo klimatycznym miejscu. Fotografowaliśmy. To jest ważne u nas. Ważne jest to, że zawsze warsztaty są za darmo. Nie płacimy nigdy prowadzący. Prowadzący to są osoby, które po prostu same się do nas zgłaszają i mówią: ej, mam taki pomysł na takie warsztaty, czy może jesteście tym zainteresowani. My zawsze mówimy, że tak i pomagamy od strony logistycznej, czyli załatwiamy miejsce, robimy jakąś promocję, na jaką nas stać i w ten sposób to działa. No tutaj też stworzyliśmy biżuterię, uczyliśmy się filcować. Tutaj z kolei dziewczyny przyprowadzały swoje mamy, swoje młodsze siostry, co też było fajne. Jeżeli słyszeliście o akcji Okno na Warszawę, teraz odbyła się w minioną sobotę właśnie druga edycja, to też od początku z nimi jesteśmy. Najpierw na pierwszej edycji tworzyliśmy szablony inspirowane Warszawą, później odmalowywaliśmy je na koszulkach, na torbach, bluzach, co kto miał pod ręką. Teraz ostatnio pletliśmy koszyki i pletliśmy stadiony. Chodziło o wyplatanie Warszawy, do czego zainspirował nasz stadion narodowy. A przed świętami robiliśmy prezenty, robiliśmy też bombki, co jest komu potrzebne w danej chwili i co kto chce poprowadzić z nami. A to już kolega Łukasz, który właśnie jest z nami w tej założycielskiej ekipie, poprowadził warsztaty stworzenia herbaty w kawiarni u Aldony 13 na Saskiej Kępie. Jeżeli właśnie coś to było, no nie zamykam się na żadną z form. Uczyliśmy się tańca hula, uczyliśmy się jak pisać recenzje filmowe. Chcieliśmy prowadzić warsztaty ze sztuk walki, ale niestety pogoda nam na to nie pozwoliła, bo miało się odbyć nad Wisłą, zaczęło padać. Graliśmy w gry planszowe i robimy różne rzeczy i mamy nadzieję, że wy również będziecie chcieli coś dla nas poprowadzić. Znaczy nie dla nas, tylko dla samych siebie i innych. No właśnie, tutaj moja koleżanka pokazała wam, że nie ograniczamy się tylko do jednej dziedziny. Poza tym, co jest ważne, tak jak zawsze wspominamy i powtarzamy ludziom, że to jest ważne, że kiedy przychodzimy na przykład na te bziki, tak jak było w tamtym tygodniu na Okno na Warszawę,
tak naprawdę nikt z nas nie potrafił dobrze wyplatać, bo koleżanka nie powiedziała, wyplataliśmy z kawałków papieru, tak? Więc chcieliśmy być bardzo eko. Eko na tej zasadzie, żeby pokazać, że czasami nawet z tych gazet, które wyrzucamy, możemy po prostu zrobić coś pożytecznego. I co jest istotne, że nawet ja, która uczyłam, jak robić koszyk, i ktoś mnie zapytał, dlaczego tutaj wychodzi dziura, tak? W związku z tym ja nie umiałam powiedzieć, dlaczego ta dziura, ponieważ ja też dopiero zdarzyło mi się pierwszy raz uczyć tego koszyka. I sama się uczyłam i po 2 godzinach zbzikowałam i za 5 koszyczkiem już okazało się, że wiem, dlaczego mi wychodziła ta dziurka, tak? Jak zrobić ten koszyk, żeby był idealnie spleciony, a jeszcze później przypominał Stadion Warszawy, tak? I naszą plecionkę. A teraz może co nas czeka? Kulki mocy. Kulki mocy to nic innego jak warsztat kulinarny. Śledźcie nas na blogu i nie tylko, i na Facebooku, wtedy dowiecie się, co to znaczy spróbować kulkę mocy. Poza tym warsztaty bałkańskie. Nie chcemy ograniczać się do takich warsztatów, żeby na przykład ktoś tylko przychodził i coś prezentował i tak by można było się jakby z warsztatami bałkańskimi przyzwyczaić, że na pewno slajdy. Nie, chcemy troszeczkę ruchu, troszeczkę praktyki, troszeczkę innych rzeczy. Dalej, nauka robienia latawców, ponieważ jest teraz świetna pogoda, w związku z tym mamy pomysły, jak spotkać się w przyjemnym gronie i zrobić coś na świeżym powietrzu. Poza tym już odbyły się chociażby warsztaty rowerowe, gdzie ja sama dowiedziałam się od chłopaków, którzy na Solcu mają swój warsztat rowerowy, najdziwniejszych rzeczy. I mimo, że myślałam, że smarowanie łańcucha jest pozornie łatwe, okazuje się, że wcale nie. Poza tym usterki domowe, parzenie herbaty, Vol 2. Dlaczego Vol 2? Ponieważ jak się okazuje, te warsztaty, które już robiliśmy, mają bardzo dużą popularność i nas pytają, kiedy dalsza część, kiedy dalsza część. No to nie mamy aż na tyle czasu, żeby tę dalszą część robić, dlatego chcemy Was zmobilizować do tego, żeby ktoś do nas przychodził i po prostu kontynuował naszą ideę. Więc ja zrobię kulki mocy, ktoś inny jeszcze poparzy herbatę, tak? Może dalej? Więc tak, jeżeli już w tym momencie masz swój pomysł na warsztaty, masz dla niego wspaniałą nazwę, musisz się zgłosić do nas. A my co zrobimy? Pomożemy Ci te warsztaty zorganizować, ponieważ już po tym roku naszej działalności współpracują z nami różne kawiarnie, instytucje, którzy nam zaufali, chcą nas przyjmować, widzą w nas zbzikowanych, potencjalnych, wspaniałych, prowadzących warsztaty i nieprofesjonalistów, w związku z tym logistycznie możemy Wam dołączyć. I teraz nie mamy ograniczeń. Jak widzicie, i osoby młode, i 50+, studenci, nawet okazało się, że na ostatnich warsztatach też osoby zaskoczyły nas, które mają 10-11 lat i mogłyby nas też tego nauczyć. Dobrze? I teraz, a jak chcemy Was zmobilizować, oprócz tego, że możecie do nas napisać, z nami się skontaktować, czy poprzez Face'a, czy poprzez właśnie maila, to chcemy dla Was też stworzyć taki portal, który wkrótce będzie miał swoje wielkie otwarcie, miejmy nadzieję. I otwarcie będzie polegało na tym, że będziecie mogli się zalogować bardzo prosto, jak na Facebooku, stworzyć swój profil. W tym profilu nie będziemy Was pytać o nie wiadomo jakie szczegółowe Wasze personalne informacje. Interesują nas Wasze bziki. W związku z tym tam będziecie mogli podzielić się tym bzikiem, założyć sobie swoją grupę bzika, dołączyć się do innego bzika, a potem jeszcze zainicjować spotkanie bzikowe. A teraz tak, żeby podkreślić, bo tak naprawdę my zaczęliśmy od tego, że aplikowaliśmy do Laboratorium Animatorii Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E, którzy cały czas są z nami i nam pomagają. I pomagają nam zarówno też
pod względem rad i także pod względem miejsca. U nich też możemy zorganizować warsztaty. Poza tym promują nam różne warszawskie portale, czy współpracują z nami NGO, czy uczestniczymy właśnie w takich różnych akcjach. I dlatego też, jeżeli macie osoby, które, nie wiem, prowadzą kawiarnie, zajmują się jakąś inicjatywą i mogłyby też, myślicie, że fajnie by było zorganizować u nich to miejsce, dajcie nam znać, my z miłą chęcią się z nimi skontaktujemy i też u nich zorganizujemy warsztat. Dobra, więc jak nas znaleźć? Bardzo prosto, napisać do nas maila, wejść do nas na bloga, zajrzeć do nas na Facebooka. Szybko odpowiadamy, reagujemy w miarę szybko. Ostatnio nas zapytanie w mailu, ile potrzebujecie na zorganizowanie takiego warsztatu, jak mam się przygotować. Jeżeli latawce, to możemy już robić za tydzień. Kwestia, żeby była pogoda, żeby odpowiednio rozpromować, poinformować portale i to wszystko. W związku z tym namawiamy, jeżeli macie cokolwiek, z czym chcecie się podzielić, nie bójcie się, nie ma dziwnych bzików. Są tylko bziki, którymi się trzeba dzielić. Dziękuję bardzo.